Witam, witam. Czas na pierwszy dzień turnieju. Kolejny raz dobre jaja, tym razem na Valhalla. Otworzyli portal, wypuścili Freak ze specem bijącym trzech przeciwników do 420%. Ciekawe, ile osób robiło przyzwania. Chyba z pół godziny później kostium został zupełnie zmieniony. Teraz bije wszystkich, działa praktycznie tak samo jak podstawka, a miał obniżać atak, więc jest to coś totalnie dziwnego i pewnie się zmieni. Tak czy siak, do odebrania jest 25 monet Valhalla na stronie. Ja jestem padnięty po robocie, chcę zagrać to jak najszybciej. Dzisiaj gram bez kawy, bo chyba dzisiaj przedawkowałem. Co jest w kawie? Kofeina. Dobra, już nie myślę normalnie. Jeśli chodzi o obrony, to póki co 2-1. Miało być spokojnie, ale spokojnie to by było przy dużej ilości ataków, więc tu jakieś kufole, kalo, Alfrike. Z nimi wygrałem. A przegrałem z typem, który praktycznie wstawia do obrony sam sezon pierwszy. Ciekawe, co ma. Zobaczmy, co ma West. On nie ma postaci. Ma oddziały, ale nie ma postaci, więc ciekawe, czy mnie bił. No ale mniejsza o to. Dobra, zobaczmy, kto pierwszy. Hulda. No to nie musi być jakoś strasznie trudno. Mogę sobie pójść standardową drużyną, ale to momencik. Okej, moja standardowa drużyna szturmowa jest bardzo pasywna, ale skuteczna. Tu pierwszy raz akurat na szturmie turniejowym mogę użyć Hator. Zwykle używałem Faza, tu bym szedł właściwie z jakimś innym medykiem. Mógłbym wziąć niszczenie pomocników, ale nie wiem, czy jest to potrzebne. Trzy fiolety, trzy niebieskie, trzy żółte i potencjalnie powinna być ustawiona walka. Oczywiście najchętniej bym przytulił trzy fiolety. I je mam. W sensie 3-6. Nie potrzebuję diamentu, to o ile się da na szturmach, to gram bez składania diamentów. Teraz tylko patrzę, czy puścić na matkę. Chyba mogę puścić klocki na Oktrosa dalej. Później będę składał niebieskie. Tylko zobaczymy, czy Oktrosa trafię. Ale wolę dostać od niego, niż dostać pomocnikami jezioranki. Ok, prawie każdy wyciszony. Teraz spróbuję wyciszyć matkę. Chociaż najpierw użyję Alfrikę, zobaczymy, kogo trafi. Ok, do Mikiego mogę nawet nie używać, ale użyję. Ale jeszcze nie teraz. Matka oczywiście miała opór na Mikiego, Hulda też. Teraz nie miała. Dobra. A liczyłem, że tu żółte na pusto wejdą. Dobra, zrobię tak. Niezłego cela masz, Alfrikę. Czterech przeciwników, pięć kostek, trafiasz dwóch. Ale to standard u mojej. Ona ma żółte papiery, mimo tego, że jest fioletowa. Porobione. I walka numer dwa. Zobaczymy, czy to już będzie Alfrike albo Ludwik. Nie, Capri. No dobra, mogę zmienić medyka na takiego, który będzie ze mnie zdejmował fiendy. I to będzie zielony medyk. I zagram w ten sposób. Dlaczego nie niebieska Esme? Bo w niebieskim mam Mikiego, więc nie do końca niebieski potrzebuję, żeby mnie chronił, bo niebieski i tak mnie chroni po sześciu klockach. I czy mam sześć klocków? Mam. Czy jestem w stanie je odpalić przed Keprim? To jest dobre pytanie. Nie wiem, ale muszę spróbować. Pierwszy. Kurde, kaskada. Bardzo mi się podoba ruch niebieskimi na dole. I tak czy siak go zrobię, z tego względu, że złożę w ten sposób zielone, a w następnej rundzie złożę kolejne zielone. Dobra, natomiast przydałyby się fiolety. Jezus, nie bijcie mi tak mocno Mikiego.
Okej. To trochę źle zrobiłem, bo mikiem mogłem inaczej strony wyciszać, ale jest okej. Czy będzie opór na matce? Nie tym razem. I żółte na górze. I mogę załadować w tym momencie Kulerwo. Ta Feneksa będzie leczyła. To dobijmy tego gada. Ona nie czyści, to pół biedy. Kogo trafi Alki? Okej, okay, wszystkich poza Sopkiem. Dlatego często czekam z Mikim, żeby zobaczyć, kogo trafi Elfrikę. I wyciszę tą stronę, bo matka i tak straci teraz manę. O ile dożyje, dożyła. Przeżyj to. Porobione. Nie ma to jak skończyć walkę, pewnie w sumie mając 6000 życia. Póki co gładko, więc pewnie zaraz się zacznie. Walka numer 3. Okej. Okay. Jakby klon mojej drużyny, z tym, że ja nie mam kufu. Dobra, musi wrócić Hator. I teraz tak, w tej drużynie nie mam nic na Ludwika, ale oczywiście jestem w stanie się przebić przez przeciwników i w teorii mogę zagrać bez dezaktywacji. A czy mam coś ciekawego? Mógłbym Franca zabrać, nie byłoby kamiennej skóry i nie byłoby prowokacji. No właśnie. Bo kogo jeszcze mógłbym zabrać? Kaedmon zablokuje podbicia. Okej, okay, Cao Cao byłby tu dobry. Ale wtedy mam... Okej, okay, trzy kolory chroniące przed Alfrikę. Tylko nie mam faza, więc jest ryzykownie. Okej, okay, może to nie jest głupi pomysł. Franca nie mam, sorry. Faz też nie jest złym pomysłem i faz w sumie może nawet lepszym być pomysłem niż Hator, bo jest w stanie też oczyścić status. Hator tylko zablokować. Podoba mi się pomysł z Cao Cao. Ale obie mapy zaczynałem z dobrym niebieskim. Czy tu zacznę z dobrym niebieskim? Zaryzykuję. Jest to dezaktywacja na Ludwika, nie jest to blokowanie, ale jest dezaktywacja. Tylko tu zmiana oddziałów. Chyba żółtym powinienem iść. W teorii to nawet bez medyka mogę iść, jak idę z Cao Cao. I wziąć Hohenwerfa, ale okej, okay, niech będzie tak. Yeah. Czerwone to mam. Tylko oczywiście tak, że Ludwika odpala. Dobra, ale jestem w stanie później zrobić fioletowy diament. Bez kaskad. Okej, okay, teraz jest nawet ciekawiej, bo mam niebieskie. I nie potrzebowałbym fioletowego diamentu. Czy chcę ten fioletowy diament? Dobra, muszę uniknąć klocków na Ludwika. Oleję fioletowy diament.
Gorzej, jeśli nie wyciszę kufu. Aj. Dobra, i muszę czekać teraz z Mikim. Aj, potrzebuję teraz tego diamentu. Bo jak mogę inaczej składać? Na Alfrikę, 4 na Kufu. Tak czy siak, sorry, na Kufu, nie. No właśnie chcę uniknąć na razie klocków na Kufu, póki nie zajdzie prowokacja. Dobra, zróbmy tak. Trzeba było jeszcze większą kaskadę. Dobra, Kufu będzie kopiował, ale nie ma co na razie kopiować. Fajnie byłoby zablokować Kufu. Kalo będzie kopiował. Fajnie by było zablokować Kufu. Opór, oczywiście. Bez kaskad. No way. Jestem ślepy. Na szczęście Alfrika nie zginęła. Ale to jest pomnikiem. Pytanie, Hator powinna ustać. Git. To jest jeszcze do ugrania. Tylko matka będzie leczyła, więc za bardzo nie chciałbym teraz używać Alfrikę. I myślę nad ruchem, który jest bezpieczny i nie zabije Alfrikę. Ale dobra, użyję Alfrikę, zobaczę, może wyciszę matkę. Oczywiście nie. I muszę zrobić tak, żeby nie dobić Alfrikę. Dobra, będą pomocnicy, którzy zaczną zdejmować kamienną skórę. Nie mam Mikiego, więc trochę muszę się zacząć tu śpieszyć. I najlepiej zablokować Kale. Dobra, Kalo zablokowany, natomiast za bardzo poza tym nic nie mam. Zróbmy tak, są kolejne fiolety, gitara, Kalo, okej, jeszcze się nie odpala, zaraz włączy sobie kamienną skórę, ale ja mam pomocników, nie dożyję, gitara, porobione. I walka numer 4. Okej, tu jest ciekawa drużyna, nie mogę na pewno pójść zielonymi, cało spokojnie może zostać. Kagan bije mocno. Natomiast mam ochotę zostawić tu cao. Bo on będzie musiał dezaktywować ten status Kleopatry. Żeby Miki i Alfrikę mieli tu sens. To zrobimy inaczej. Wyjątkowo w ten sposób. Mamy coś, mamy czerwone. I chciałbym tu zagrać bez diamentu. Ale generalnie plansza się dziwnie układa. Mogę zrobić jeden fiolet. A tu nie wiem, czy nie będę chciał po prostu się leczyć co chwila na maksa. Dobra, to mi wystawi niebieski i fiolet na górę. Ale najpierw zrobię ten ruch. Zobaczę, co jeszcze tu się pojawi. Okej, tu będę miał drugi niebieski. Czerwonych mam 5, potrzebuję 6. Okej. Niestety teraz będą szybko się ładować. Aj, to było zupełnie niepotrzebne. Och. Dobra, i potrzebuję teraz przede wszystkim fioletu, tylko znowu, bez kaskady. No way. Och, Hator musi to przeżyć. Oczywiście. A fuck.
Przecież potrzebuję niebieskich. A przede wszystkim teraz zwaliłem, potrzebowałem czerwonych, dobrze, że one są. Kleopatra odpali się znowu, więc pół biedy, tylko że Miki już tego nie ustoi, on pewnie zginie od normalnego ciosu. O ile Kagan mi nie wybije Ludwika. Git. I teraz Miki i Hator muszą przeżyć. Git. Dobra. Pójdzie dezaktywacja, tylko w kogo mam bezpieczne klocki? Prawdę mówiąc, w nikogo. I muszę spróbować zagrać bez kaskady i mam jeden możliwy ruch bez kaskady. Demyt. I to jest właśnie to. Można wygrywać wszystkie walki z Alfrikami, a wyłożyć się za zero na Kaganie. Uroki szturmu. Ale tu był mój błąd. Totalnie zapomniałem o tym, o tej blokadzie statusów. Oczywiście teraz... Nie używałem cao-cao wcześniej? To znaczy, że znowu się zagapiłem. O, fuck, jak on bije. A, miał podbicie od Teobalda. No dobra, porażka na potencjalnie drużynie, która powinna pójść gładko. A wystarczyło zabrać tu żółtego. I ostatnia walka. Ludwik. I w teorii mogę zagrać tą samą drużyną, mam w niej dezaktywację. No tylko problemem jest jedna rzecz. Co jeśli znowu nie będzie niebieskich? Kulerwo mógłby być lepszy. Nie ty, czekaj, gdzie jesteś, Miki? A, czy ja w ogóle medyka tu potrzebuję? Albo wziąć dezaktywację leczącą? I wtedy zabrać sobie Kulerwo. Tylko, że Miki wtedy ma szansę nie zablokować. To już lepszy byłby Jokohainen tutaj. Tak, tam mogłem zabrać Jokohainena. Nie zabrałem tam, to zabiorę tu. A wtedy jest taka sytuacja, że... A, gdzie ty jesteś? Że w tej samej rundzie mogę i dezaktywować i od razu zablokować. A tego mi zabrakło w poprzedniej walce. A w tej mogłem zabrać żółte, tak jak chciałem. Dobra, pierwszy fiolet. Drugi fiolet. Dzięki upośledzono Alfrikę. Te klocki mocy będą mnie denerwować. Dobra, kogo tu blokować? Spróbujmy matkę. Dobra, matka jeszcze jest parę rund zablokowana, zablokujmy tu. Paladyn chyba tak, nie ma oporu. Skadi ma opór, ale Skadi akurat tu jest najmniej groźny. Tyle to trwa, że aż ten Ludwik mi się wyłączył. Dajcie coś z sensem.
Porobione. No dobra, jedna porażka pierwszego dnia, za zero niestety. Masakra. Zły dobór drużyny. Powinien tam być Jokohainen i poszłoby na spokojnie. Mógł być Kulerwo, też by poszło. No ale trudno, mój błąd. Obrony, nic się nie zmieniło. Także dajcie znać, jak wam poszło. Trzymajcie się. Do zobaczenia.